Cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, słuchajcie, z nowej nadchodzącej edycji. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam nowy system spawnerów, który będzie tutaj na piątej edycji Skyblocka już niebawem. Jednakże na razie będą trwać testy właśnie z graczami, które się na nie zgłosiły. Ja wam pokażę właśnie, jak te spawnerki będą działać. Ogólnie kilka słów jeszcze wstępu, to znaczy na pewno temu poświęcę jeszcze jakiś osobny materiał. Ten odcinek chciałabym właśnie skupić się na przedstawieniu spawnerów, aby móc wieczorem razem z testerami, którzy się zgłosili, po prostu te spawnery sprawdzić. Więc tylko słowem wstępu chciałabym powiedzieć, że ten Skyblock będzie po prostu tak czadowy, że jeszcze takiego serwera nie widzieliście. Serio, ja wam mówię, bo ja sobie co chwilę poprzeczkę podnoszę coraz wyżej, no i tak będzie. Ta ekonomia troszeczkę się zmieni, ona nie będzie aż tak prosta jak do tej pory. Będzie to już piąta edycja, więc no myślę, że będzie się działo, serio. Jak na samym początku możecie jeszcze zobaczyć, tutaj będziecie mieli do odblokowania startowo, macie taką oto wysepkę. I później oczywiście, jeżeli sobie powiększycie rozmiar, to możecie się dostać tutaj do takiej oto wyspy z ukrytą super zarubistą skrzynką. A oprócz tego możecie się dostać do tej wyspy, oczywiście całą możecie sobie ją skopać, bądź też zrobić sobie z nią co chcecie. No i oczywiście tutaj macie też magiczną skrzynię, ale nie będę wam zdradzać, co tam jest, bo musicie sobie sami to odkryć. No i słuchajcie, spawnery działają troszeczkę podobnie, bo generalnie można postawić tylko jeden spawner danego moba na wyspę. Jeżeli chodzi o ilości, wszelkie limity i tak dalej, będzie to jeszcze ustalane. Możecie sobie te spawnery kupić pod komendą ukośnik spawners, ale jak widzicie tutaj nie macie od razu możliwości zakupu wszystkich spawnerów, czyli tak jak to wyglądało do tej pory. Ja ogólnie, mój zamysł też na ten serwer jest taki, żeby po prostu wam troszeczkę wydłużyć tą rozgrywkę. Na one bloku mi się to udało, pierwszy tydzień był naprawdę fajny, była rywalizacja i było ciężko. Później już troszeczkę niektórym się to znudziło, a tutaj mój zamysł jest, żeby to jeszcze dłużej przeciągnąć i żeby to troszeczkę, no, żeby trzeba było coś robić, aby móc osiągnąć kolejną rzecz, wiecie, o co chodzi. Żeby trzeba było po prostu progresować. No i jak widzicie tutaj pod spawners nie macie możliwości kupienia wszystkich spawnerów, tylko na początku macie coś takiego jak tier 1, czyli po prostu pierwszy poziom i macie on odblokowany, czyli każdy, kto założy sobie wyspę albo do jakiejś wyspy dojdzie, to może sobie właśnie tutaj kupić spawnery spod tieru pierwszego. Jeżeli sobie wejdziecie w ten tier, to jak widzicie macie cztery możliwości, czterech spawnerów, więc ten zarobek też na początku będzie taki, wiecie o co chodzi, no nie możecie sobie od razu lecieć w golemy i w żelazo i jesteście super, nie? Musicie sobie po kolei wszystko odblokować, więc możecie sobie kupić cztery takie różne rodzaje mobów. Oczywiście zarobek z każdego z mobów jest inny, więc jeżeli ten spawner kosztuje 25 tysięcy, jak widzicie te ceny, pomyślcie sobie, w sensie porównajcie sobie te ceny, wcześniej to były w milionach, nie? Czyli tam bodajże kosztowały, no dobra, świnie akurat nie, ale powiedzmy krowy, bodajże kosztowały chyba 3 miliony około, teraz jest to 75 tysięcy, więc ta ekonomia no poszła w dół, ale dalej będzie, myślę, że ciekawa i taka interesująca dla was po prostu. No jak widzicie, mamy na pierwszym tierze właśnie cztery takie moby. Jeżeli chcecie sobie odblokować kolejne, to jak widzicie mamy tier 2, ale słuchajcie, musicie zakupić aż 25 spawnerów z tieru pierwszego, czyli po prostu wystarczy, że wejdziecie tutaj, w sensie wystarczy, kupicie sobie na przykład spawner świń, jak widzicie zakupiono, i tutaj kiedy sobie najadę, już mam 1 na 25, jak widzicie, czyli musicie kupić 25 spawnerów minimum tieru pierwszego, żeby móc tutaj właśnie sobie też progresować cały czas i odblokować ten tier drugi. Ale uwaga, oprócz tego musicie jeszcze zabić moby, musicie zabić 12 tysięcy mobów z tieru pierwszego, więc to jest coś takiego fajnego, co właśnie będziecie musieli wbić, aby oczywiście lecieć z coraz to lepszymi spawnerami. No i już sobie tutaj, jeżeli to zrobicie, możecie sobie prawym kliknąć, aby podglądnąć, jakie są spawnery na którym tierze, czyli jeżeli klikniemy tu na prawym, to jak widzicie, w tym tierze mamy króliki, mamy ośmiornice, slajmy i mamy pająki. Tutaj oczywiście ceny spawnerów rosną wraz z tym, później na trzecim tierze oczywiście trzeba więcej spawnerów kupić, ale tieru drugiego, nie pierwszego, no to jest takie logiczne, więc myślę, że to jest to naprawdę fajna opcja. No i słuchajcie, kiedy już sobie taki spawner zakupicie, ważna bardzo rzecz jest taka, że wcześniej, no, na przykład na one bloku tego się nie dało robić, przez co na przykład kiedy mieliście spawner jakiegoś niższego poziomu, no to no nie mieliście co z nim zrobić oprócz po prostu wyrzucenia tego. A w tym momencie zrobiliśmy coś takiego, że kiedy sobie postawicie spawner, to pojawia wam się jeszcze dodatkowo hologram, żeby też ludzie wiedzieli, jak to właśnie tutaj wygląda. No i słuchajcie,
macie tutaj właśnie informację, że trzeba kliknąć prawy na spawner, aby otworzyło się GUI i macie poziom spawnera. Czyli to wygląda tak samo. Można postawić jeden spawner danego moba na wyspę i można sobie go ulepszać. Ale właśnie w momencie, kiedy sobie na przykład będziecie mieć, powiedzmy, z jakiejś skrzynki spawner, powiedzmy świń drugi, nie? Jest to spawner levelu pierwszego, bądź tam jakiegokolwiek innego, jaki byście mieli, to możecie sobie po prostu klikając wrzucić ten spawner do tego spawnera i to łączy się po prostu w ten sposób i możecie sobie wszystkie spawnery właśnie w taki sposób łączyć, ponieważ ta cena nie zwiększa się tam wraz z poziomem. Na ten moment bodajże każdy spawner można chyba do 50 poziomu ulepszyć. Tak mi się wydaje, że tak jest ustawione. No i tutaj możecie też taki spawner wyciągać, możecie wyjąć ilość sztuk. Jak widzicie, jeżeli sobie wpiszecie ilość sztuk, to wyjmuje wam ilość sztuk, a jeżeli sobie wpiszecie też wartość, to na przykład w momencie, kiedy macie tych spawnerów tam więcej, no nie, ja sobie tutaj włożę powiedzmy 10 spawnerów i sobie klikniemy tym drugim przyciskiem, to można sobie na przykład napisać 1,5 i w tym momencie rozdziela się po prostu na połowę, nie? Więc to w ten sposób można sobie wyjmować. Ogólnie też ważną rzeczą jest to, że na tej edycji nie będzie zabijania wszystkich mobów na raz, żeby wam troszeczkę dłużej to zajęło i żeby to nie było takie też proste, więc w momencie, kiedy sobie zabijacie świnie, to one się zabijają pojedynczo i tak jest ze wszystkimi mobami, więc też w momencie, kiedy sobie tutaj macie ten progres, no to powiedzmy mamy tutaj zabić 12 tysięcy mobów, no to musicie po prostu pojedynczo sobie to zabić, ale pamiętajcie też, że progres zlicza się do wszystkich członków wyspy, tak? To nie jest tylko i wyłącznie zabicie przez was, to nie są pojedyncze jakby te postępy, tylko jeżeli jesteście więcej osób będzie zabijać te moby, no to ten progres będzie oczywiście rósł, tak samo z zakupionymi spawnerami i tak dalej, ponieważ to jest na całą wyspę, a nie tylko na jedną osobę. No i tak te spawnery wyglądają, będziemy je dzisiaj wieczorem testować, możecie dawać znać, co o tym sądzicie, myślę, że jest zarąbiste. Jeżeli chodzi też o moby i spawnery, to więcej informacji pojawi się wkrótce, ponieważ poza zarobkiem to nie będzie tylko jedyna taka rzecz związana z mobami właśnie, ale to opowiem wam jeszcze wkrótce. Dziękuję za uwagę, siema!